Gaz 69M, rok produkcji. Trzeba pod maskę zażyć, ale chyba 66. 66. Gdzie tu jest rok produkcji? Na tabliczce. Nie widzę. Widzę tylko słabo. Gdzieś tam jest. 1966. Mm. Brawo. Odpal. Trzeba go odpalić na korbę albo na co? Rozrusznikiem. Można go odpalić rozrusznikiem, a jak rozrusznik zawiedzie, bierzemy korbę i dawaj. Raz, dwa. Na luzie jest? Zawodowiec się wziął od razu odpalił. Tak. Wszystko jest oryginalne. Silnik też oczywiście był odnawiany. Ta głowica jest tylko ten nowa, nie? Nowa. Głowica nowa. A tak poza tym wszystko co tutaj jest było odnawiane. No wiadomo, jakieś tam małe pierdoły. A skąd wziąłeś chłodnicę? Na aukcji znalazłem, po roku czasu. Oryginalną, tak? Tak. Jak go kupił, stał 30 lat. Gdzie on stał? 33 chyba. 33 lata stał. Więc jak go kupił, wyprowadzili go i Sławek całego go rozkręcił aż do zera. Wszystko zostało rozkręcone, tak? Na mak. No na mak, wszystko. No i trochę popracował nad karoserią. To nie jest nie wiadomo jak wypasiona, tylko po prostu tak jak jest. Odnowiona. Pompa paliwowa jest mechaniczna, czyli nie elektryczna. Pod rozrząd podłączona, tak? Nie podłączona, tylko napędzana rozrząd. Napędzana rozrząd. Już nie bądź taki techniczny. Ja nie jestem. Czyścimy, nie to zło. Czyścimy świece. Jest w stanie oryginalnym, czyli karoseria nie była robiona, tylko odnowiona. No. Nic nie było klepane, także to nie jest idealny stan, ale jest bardzo dobry stan. Takiego chciałeś go mieć, tak? Nie, to było. Nie, coś tam. Podwozice były wstawiane. Coś tam można było wyprostować. I to jest oryginalny silnik, który siedział w tym aucie. Został odnowiony, zregenerowany i dalej chodzi, tak? I to jest silnik dosyć specyficzny. Przez tego majstra, fachowca na całą Polskę. O powiększonej pojemności. To znaczy? 2,4 litra. A w większości. A normalnie jakie miały? 2,1 litra. Hmm. Dosyć rzadki silnik. I one do jakich auto pasowały? One były robione tylko do Gaza 69. Nie do Żuków? Nie. A bo Sławek mówi, że na przykład... Bliźniacze silniki, ale o pojemności 2,1 litra. Warszawa. Były w Warszawach, Żukach, Nysach. Ale tylko w Gazach 69, w bardzo niewielu, były, przepraszam, powiększone do 2,4 litra. No! Od tego to już nie ma fachowca. Czego? Taki żuk dziwny. Co? Taki żuk dziwny. Że? To już nikt tego nie naprawi. A, nie, co? Nie ma fachowców. I w jakim stanie ten silnik znalazłeś? On przywiózł. Nie, ale co trzeba było zrobić? Czy on w ogóle nadawał się, nie nadawał? Nadawał się. Remont trzeba było zrobić. Ale dobry był silnik. Nie 60 lat, nie? Nie był pęknięty, nadawał się. Paweł miał silnik, co był w ziemi zakopany, w piachu, tak? Bywały takie. A wygląda jak nowy. Nie, no ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Nie, to już trochę przejeździłeś, nie? No. Jedynka, dwójka, trójka. Pokaż jak to się wchodzi. Jak to wchodzi. Mówisz o cytrynowcu czy o biega? O cytrynówkę to inna sprawa. No. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka i rakieta. A to? A to? W kosmos. Czyli na wyspę, na Bugu. Już cię mam. Biegów trzybiegowa, jedynka, dwójka, trójka i wsteczny. Oczywiście napęd na cztery koła, ale można jeździć tylko na tylnym, tak?
Do czego służą te bajki? Druga. Ta od czego jest? Skrzynia redukcyjna. A ta? Załączenie przedniego mostu. A to? Załączenie reduktora. O. Nie samochód wojskowy, terenowy. Można nim wjechać, gdzie tylko się prawie że da, szczególnie w lesie. Z historii tego samochodu czytałem, że on został zaprojektowany przez Japończyków do filmu, a później Rosjanie podchwycili temat i go rozwinęli. Dobra, teraz kolej na mnie. Przeszkoda. Jedyneczka, proszę Państwa. Bieg czasami traci. No i teraz nie wrzucę. No to rzeczywiście. Nie synchronizowana, ale sprzęgło musi być wciśnięte. Musi. To ruskie. Rosyjskie. Tak jak u nas musi się wypić wieczorem bimber, bo tak musi być sprzęgło w wyziku. O. Ach, bimber to nie dla mnie. A to teraz to można jechać. Oho. W Montrealu. A ja? Płyć przez Atlantyk. Pewnie. No we dwóch to byśmy cały Titanic współżyli. Wyjechałeś? No. To jest ten warsztat, gdzie większość pracy została wykonana. Oprócz silnika. Całego rozkręciłeś na śrubki. W części pierwszej. W części pierwszej. No i po kolei, rama do piaskowania, wszystko było piaskowane i malowane. Sam malowałeś? Ile ci czasu zajęło wszystko? Od momentu, gdy się za to wziąłeś? Półtora roku. Ale tylko weekendami, no. No powiem, maszyna się ładnie prezentuje. Masz nawet koszulkę, właściciel sobie kupił. Żona mi kupiła. No dobra, to powiedz bez ściemy, ile ci ta cała operacja kosztowała. Nie mogę. Ale to bez jest wielka tajemnica. Bez ceny gazika. Gazik to tam wiesz, pierdoła. Nie mogę. Tak dużo, że nie mogę wypowiedzieć. No to jakieś widełki podaj, no. Nie? Więcej jak twój maluch. Mój maluch nic nie kosztował. Lubisz jeździć z gazikiem? Piesio. Taki to był typ, nieprofesjonalna prezentacja. Gaz, który to rocznik jeszcze raz, bo ja zawsze zapominam. W Sarnakach ja wszystko 66. zapominam. 66. Ale nazwa samochodu. Gaz 69M. No. Dziękujemy Wam za uwagę. Prosto z Sarnak. Kiedyś tak.